Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. W dzisiejszym tutorialu przybliżę działanie modułu pojemniki hodowlane. Omówmy sobie teraz niektóre pola. Pierwsza to nazwa identyfikacyjna pojemnika. Może być generowana automatycznie przy wypełnieniu niektórych pól full lub manualnie. W kolejnych wybieramy typ pojemnika, np. akwarium, terrarium, voliera itd. Tak Kolejnego chyba nie muszę tłumaczyć, następnie mamy pokój, regał oraz półka. Te pola będą raczej przydatne na dużych hodowlach, określają one dokładne miejsce pojemnika. Kolejnym bardzo istotnym polem są zwierzęta. Jest możliwość przypisania dowolnej ilości zwierząt do pojemnika, a możemy to zrobić z poziomu modułu Twoje zwierzęta. Przejdźmy sobie teraz do wcześniej przygotowanego przykładu. Widzimy tutaj cztery dodatkowe elementy, których nie było w głównym widoku. To oświetlenie, ogrzewanie, podłoże oraz filtr. I odpowiadają one tym czterem modułom. Czyli przykładowo jeżeli chcemy w oświetleniu wybrać żarówki, musimy je najpierw dodać w module oświetlenie. Przejdźmy sobie do niego i zobaczymy, jak on wygląda. Wszystkie cztery moduły, które wykorzystujemy przy dodaniu nowego wpisu w pojemnikach hodowlanych, mają dosyć podobną budowę. Składają się z nazwy, firmy i dodatkowych elementów opisujących dane wyposażenie pojemnika hodowlanego. Zobaczymy sobie kolejne. I kolejne dwa. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na nowe elementy dodane do modułu Twoje zwierzęta. A można je zobaczyć przy y, przejściu do widoku. Na samym końcu y, mamy miejsce, czyli rodzaj urodzenia. Możemy pisać numer mikrochip, określić status i tu mamy informację o wybranym pojemniku hodowlanym.